Serdecznie witam wszystkich zgromadzonych na najsłynniejszym wyścigu samochodowym. Każdego roku przez 24 godziny ludzie i maszyny poddawani są morderczej próbie. 55 samochodów będzie prowadzonych przez 110 kierowców reprezentujących wiele krajów świata. Będą jeździć dzień i noc w słońcu i deszczu. Pod kombinezonem zewnętrznym każdy z kierowców musi mieć założony kombinezon ognioodporny, który musi wytrzymać temperaturę 1300 stopni Celsjusza przez 15 sekund. Każdy samochód musi być wyposażony w obwód bezpieczeństwa. Jeśli zapali się żółte światło, oznacza to niebezpieczeństwo na torze i zakaz wyprzedzania. I tak oto, panie i panowie, zaczynamy 38 Grand Prix wytrzymałości i wytrwałości. 38 wyścig Le Mans. Steve McQueen. Le Mans. Prędkość jest wyzwaniem. Celem jest zwycięstwo, zaś śmierć głównym niebezpieczeństwem. Le Mans. Wyścig, w którym współzawodnictwo trwa 24 godziny na dobę. Czy sądzi pan, że cały wyścig rozegra się pomiędzy panem i Stalerem? Mam nadzieję, że nie. Czy to będzie podobny do pana ostatniego wyścigu? To jest Le Mans, czyli coś zupełnie innego. Co pan sądzi o Stalerze? To chyba jeden z najlepszych kierowców na świecie. Czy Delany będzie pana głównym przeciwnikiem? Może, w końcu obydwa jeździmy bardzo szybko. Prasa robi wokół nas wielką wrzawę. Owszem, ale to gra o wielkie pieniądze. Typowo amerykańskie podejście do sprawy. Uważaj. A ty nie naprzykrzaj się. Le Mans. Przy szybkości 200 mil na godzinę wygrana to bardzo trudna rzecz, ale jeszcze trudniej wyjaśnić jej sens. To okrutny sport i wszystko może się przytrafić. I to nie jeden raz. Cóż jest takiego ważnego w jeździe szybszej od innych? Ludzie idą przez życie, popełniając wiele błędów. Wyścig nie lubi błędów, tu nie można się pomylić. Tu gra idzie o życie. Le Mans. Ludzie, maszyny, film. Główną rolę mógł zagrać tylko Steve McQueen.